To muszę erratę do numeru władza powiedzieć koniecznie. Strasznie zrobiłam sobie obciach, jak nagrałam ten numer w studio na płytę Cyjan dawno temu. Ja jestem purystką językową. Nienawidzę błędów w polskim języku i w ogóle na tym punkcie jestem naprawdę kosa okrutna. No. I ja nie wiem jak się to stało, jak słowo daję, ale zaśpiewałam w tym tekście: uczę się nienawidzieć. To jest obciach. Błagam, wykreślcie sobie to. Wykreślcie. Nienawidzić. Nienawidzić. Chlastam się po pysku już w ogóle od lat tysiąca, od kiedy to się ukazało. Zaraz po tej płycie, jak mnie parę osób wyśmiało, to normalnie ten... Śpiewam nienawidzić. Dobrze? Tak? Proszę was. Proszę was. To jest taka plama na moim honorze, że aż bym poszła do klasztoru z tej hańby, gdyby nie to, że nie wydzierżyłabym w klasztorze. Następny numer też dosyć ma podtekst polityczny, a zwłaszcza do grudnia go miał i graliśmy go bardzo ostro. Król jest nagi! Yeah.
bardzo. Ja słyszałam, jak mnie tam wołaliście, ale malowałam się, nie mogłam przyjść od razu. Seksbomba, jestem, nareszcie jestem. Ale powiem wam, że Roberta z zespołu Seksbomba uwielbiam, od lat się znamy. Jesteśmy rówieśnikami mniej więcej. I on jak schodził tam ze sceny i powiedział: Anka, wołali ciebie. Ja mówię, no chociaż jeden ktoś tak to zobaczył. Robert, I love you. Teraz się rozsłodziakowałam, zaśpiewam wam śliczną piosenkę. Królewna z czekolady się nazywa. Generalnie o tej sytuacji.
twoja najpiękniejsza.